To jest siogobela. Wątrobkę! Daj kawałek. Aha, gdzie tam same gnoty? Ja tam nic nie jem. Śniadanie na kacu to jest jak przeszczep. Może się nie przyjąć. A, to jest racja. Ty, a ty w masarni robisz i wątrobkę z gnotem czyżesz? A te parówki, co wczoraj miałeś, nie? To same trociny i gazety. No gdzie trociny i gazety? No przecież nie dodajemy tego do parówek, no bo to by trochę drogo nas wychodziło. Niezdrowe to żarcie. No niezdrowe, no niezdrowe, ale... A propos zdrowia. Słyszałem, że do zdrowia to najlepiej chodzić na bosokach. Ty masz rację, wiesz, bo jak ja się rano budzę z szczelinkami na nogach, to mi okropnie boli głowa. Okropnie. No widziałem. No to co dzisiaj robimy? Ja nic. Przecież wczoraj ty żeś nic nie robił. No bo nie skończyłem, no. Słuchajcie, koniec tych żartów. Kto dzisiaj z tobą ma wrota? No tak, no. Jak zwykle nikt. Ale słuchajcie, mam pomysł. Tym wstąpią, kto pierwszy zaknie. Co cię pop... Ha! Co popchnęło do tego pomysłu? Ja tam nie mam pieniędzy. Wczoraj mnie napadł jeden facet z nożem i mówi pieniądze albo śmierć. O kur... Kurtka mi się rozbiła. No. I co, co? Co miałem zrobić? Śmierdziałem. Ale ja nie mam pieniędzy, ale ty to masz nóż. Tydzień jestem za chrystiany. Nowe buty mam. O, zamszowe. Co zamszowe? Co? Za swoje, chol. Cholewki mią trochę niskie, woda mi się wlewa jak padam. Tam. Jak tak będziemy robić, to lepiej idziemy do domu. Ja tam w domu nie idę. Co? Teściowy się powiedzieć, nie? Ha, na pewno. Ale a propos teściowych. Słyszeli żeście ostatnio, że teściową jacha kopnął rano koń, a wieczorem kobieta umarła? No, drzwi się dzisiaj u nich od rana nie zamykały. No. No i kto by pomyślał, że tylu z kondolencjami po tej pole... Kolce. To po czesku. Gdzie z kondolencjami? Każdy chciał tego konia wypożyczyć. A, może. A słyszeliście, co to jest żona i teściowo w samochodzie? Nie, nie. Zestaw głośno mówiący. No tak. Ty, patrz. Jakoś paniusia tu przele. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem z reporterem z Głosu Radzynia. Szukam strażaków z Osta Wilkowynie. A, to dobrze pani trafiła. Druga! Zbiórka! O ile? Szeregu zbiórka!
Ja właśnie chciałam z Polami tu wywiad. Przeprowadzić się? Joanna? Jodzin. Jodzin, tak? Dzin. Bo jak ino ktoś pasz flaszkę otworzy, od razu się pojawią. Jo Maria. A pan? Jogo Bela. Gobela, tak, bardzo ładnie. Jogo Bela. Jogo Bela. No, widzi pani, ja tak lubię zagryzać owocami przeróżnymi. Może być jabłko, czy śliwka. A potem żygo ekstra dużymi kawałkami owoców. Cicho! No zachowujcie się. A Paniusia to tak konkretnie w jakiej sprawie? No bo wczoraj w Lublinie no aż trzęsło się, prawda? Od tego waszego wyczynu pan prezydent i prasy w ogóle. Ja właśnie o tym bohaterskim wyczynie tu chciałam nagrać coś dla naszej gazety. A pani o tym. No. To było miesiąc temu. Poli się stacja benzynowa. 6 jednostek Państwowej Straży Pożarnej stoi i się patrzy, jak buchają płominie. No i wszyscy tykają, że za rok wszystko i jeszcze się będzie długo palić. No. Więc nawet czy nie zbliżają do ognia. No. A my, naszym starym rocznik 1980, mijamy linię jednostek PSP, rozwolumy ogrodzenie, i zajeżdżamy pod same dystrybutory. Delikatnie zwolniony. A potem jeszcze w biegu. Rachciak wyskakujemy ze stara. Szybkie rozwinięcie i dajemy pianą po całości. Całe my zaloli pianą. No i pożar opanowany. No. No i jeszcze wczoraj byliśmy już pana prezydenta. No właśnie. No, byliśmy tutaj prezydenta i wie pan jak to prezydenta, medale, kwiatki i takie różne. I pan prezydent zwrócił się do nas takimi słowami, druhowie. Jak ja się mogę odwdzięczyć wam za tak bohaterski czyn? To czy może potrzebujecie coś do remisji bilkowej albo coś takiego? A na to się wysunął tak do przodu nasz naczelnik i mówi, że no w pierwszej kolejności to można by naprawić hamulce w naszym starze. No. Co, żeby chłopaki w czasie akcji nie musieli w biegu do pożaru wyskakiwać. No. Oj, panowie, no wy to jesteście tacy tu stroni, naprawdę, no bo przecież to nie tam hamulce, to trzeba nowego samochodu było zażądać, ta Mercedes, to nowy, ta, albo jakieś w nagrodę w czasy, gdzieś tam na Karaiba, na Majorco. Lepiej na Haiti. Na Haiti, to co pan, ale pan pomyślił. Panie, na Haiti to lepiej nie, ja czytałam o tej Haiti, to proszę pana, to tam 80% kobiet to jest zarażonych wirusem HIV, a pozostałe 20% ma gruźlicę, to nie ma nie wyciło. My rwali te co kaszlą. No dobra, no wie pan co, ja w razie bardzo dziękuję, ja bardzo dziękuję. To w następnym numerze postanowiłem na się dziękuję bardzo. Dziękuję. No i co? No. Pani reporter dziękuję, pan prezydent dziękuję. No dobra. Poraguję. O! Stawiasz flaszkę. No co? Powiedziałem, że poraguję. Dwie flaszki. No to porachuję drobne. Trzy flaszki. I nie drobne, kochany, nie drobne. No dobra, młody. Leć do Wiesławski, bo zaraz zamykną. Leć. No może i ją mogą zamknąć. O. Wyjdzie przejść, ale nie cóż.
moje Holandia? Tam zarobię na godzinę euro 6, 8, 10. Przyszle list, a wtedy ty przyjedziesz do mnie. Kto, ja? Lepiej wyślij SMS-a. Będzie panie wino pić i sushi jeść. No, a nie po sklepy. Jo, słuchaj, pysku. Już tylu ludzi wyjechało z naszego sklepla. No i moja staro też. I moja. Zostawiłam je bez środków do picia. Bez litości. To wprawdzie opieka społeczna dla Ani Bingiel, ale nikt nie chce odkupić. Szwagier z tymi to pojadą do tej Hagi. A, to wiemca. Pani Hagi. Dwa miesiące, 3000 miał na łeb. Euro? Franko w Szwajcarii. A dziś cicha, to się dostał do Zuricha, do Australii. Gdzie w Szwajcarii? Po tygodniu słowo daje od was lep. Jak to zrobił? Normalnie, woman. Do roboty wyjedziemy do Hiszpanii. Hiszpania! Dla obcej ziemi ciężko pracować. O, nie. Tam w Hiszpanii jest co roku milion.